Dzień dobry, dzień dobry! Witamy się z Wami serdecznie na nowym blogu, a dzisiaj znajdujemy się na Gliwickim Rynku. Dzisiejszy odcinek będzie mocno vlogowy, spędźcie z nami więc ten materiał do końca. I teraz doszliśmy 5 kroków od Gliwickiego Rynku, prawie 5, prawie dosłownie, ale to jest taka przenośnia, po prostu 5 kroków od Gliwickiego Rynku, Raciborska 5 i lokal też na piątkę, Hubs Street Asia, to nasz nowy lokal, logo jeszcze nie wygląda, logo wygląda tak jak powinno, ale baner nie wygląda tak jak powinien, bo był błąd w komunikacji i postaramy się go naprawić, ale w naszym odcinku dzisiaj nie będzie żadnych błędów, będzie sama dobra komunikacja, więc co, chodźcie do środka, podziałamy coś fajnego. Dzisiaj będziemy robić w sumie to, co wcześniej. Zaprosiliśmy kilku znajomych. Tak? No, ja zaprosiłem kilku znajomych tego razu, żeby pokosztowali troszkę. No, jakąś kaczkę zrobimy. Zrobimy kurczaka po koreańsku. Zupkę kimchi. No, jakieś smażone makarony i leżę na łoku. Także nie robimy oficjalnego otwarcia. Dowiecie się. Pewnie pocztą pantoflową albo... No, tak, już jest otwarte, dawać. No. Bo jakby już na mieście wiedzą, wiesz? Dużo osób. No ode mnie też już dużo osób wie, ale chcielibyśmy po prostu na spokojnie, bo nie wiemy ile czego kupować, ile będziemy mieli ludzi. Ta przygotówka jest trochę cięższa niż na burgery, więc... No właśnie, od razu Wojtas tłumaczy, bo dlaczego, no też nam nie zależy na tym, żeby było, wiecie, tutaj 500 osób, jak no, na... jak na otwarciu tam. Bo zawsze się z tego śmieję, bo jak było otwarcie burgerowni, to mówimy z Wojtkiem do Wojtasa, stary, tyle i tyle bułek, nie? A Wojtas, nie, tego się nie da zrobić, wy jesteście nienormalni. A my, Wojtas, zamów tyle i tyle bułek, tyle i tyle wołowiny. No i tak było, serio, że wyszedł po 14 godzinach, pamiętam to jak nic, usiadł na murku i powiedział, to się wydarzyło. Także tutaj tego nie chcemy, chcemy się tak, wiecie, dobrze przygotować, że chcemy, no Wojtas, bo ja to tam... to zrobić, no. Z głową, o, żeby się nauczyć też właśnie żeby tej pracy. Żeby nie zrobić falstartu, żeby ludzi nie zawieść na początku. Chcesz powiedzieć, Wojtek? Że ogrodu nie otwieramy, bo nie mamy ogrodu skończonego, nie mam wizji na to i tak chodzę w kółko i tylko krzesła przekładam z jednej na drugą. I... A wiesz, co ci powiem? Nie. Jesteś w porze. Jesteś w porze. Ty też jestem. Nie ma wizji, no bo jest tutaj wszystko do wywalenia, do tego, bo kontener. Patrz, jest czysto już, patrz. No dobrze, ale patrz. No, to i tak trzeba kontener jeszcze zamówić. Jaki kontener, na co? Przecież tu już stoły zostają. Tylko grille trzeba wywalić, tylko grille przeszkadzają i ten piec. I ta lodówka. Ta lodówka przyjechałem z piwnicy i mogę ją A po co ją przyniosłeś z piwnicy? Bo myślałem, że działa. To jest nasza lodówka z lodziarni, zamrażarka. Skąd mam wiedzieć, że... 400 zł za nią daliśmy, pamiętam? Jechaliśmy na taką wieś, pamiętasz? Takimi pamiętam, dziurami. Do Opola. No. Ale cały czas działała, lody mroziło i nagle lodówka tam nie działa. No, tak to wygląda, nerwowa atmosfera, jakbyście... Ty nie, ale Wojtas, owszem, jakbyście szukali pracy, jesteście szefem kuchni albo kucharzem, to zapraszamy, bo potrzebujemy szefów kuchni. Patryk? Jesteś chętny? Pomiędzy jedną, drugą, trzecią, dziesiątą pracą? Nie się upcha coś jeszcze. A tutaj też to wszystko... Wojtek, no to takie wszystko gotowe. No też tego nie wiem, czy to się jednak przyda, czy się to jednak... Parasol na przykład. Dobrze, no wyrzucisz parasol, no. I to jest Wojtas. No ale co, wyrzucisz parasol? Możesz dać przed śmietnik, ktoś sobie zabierze. A później będzie w deszczu mokry. Czuję, że robi curry i widziałam, że robi curry, czerwone curry. Obok robi się zupa. I co będzie dzisiaj? Curry. Co będzie? Zupa Tomka, będzie zupa kimchi. Tak. I co jeszcze będzie? Kurczak po koreańsku. Mhm. W dwóch odsłonach. Tak, pikantny i pomarańczowy. Jakieś kaczka, makarony smażone. Coś będzie, no. I zupa autorstwa Dawida Jednaka, także... Serio, ja się nie mogłam jej doczekać, przysięgam, nie mogłam. Ja ostatnio wylizywałam talerz, przysięgam. To jest taka też YouTube'owa rodzinka, nie? Trzecia influencerka już wyniuchała, że masz medialną twarz. Tak, biorę za tydzień. Musisz mocno, Maja. No, wysłać. Będą pierwsze testy bubble tea. Ty jesteś ekspertką od bubble tea, nie? No i jak? Jak oceniasz? Nie, ekspercie? Nie wiem, jaki dzień, ani... Będzie? Jesteś? Niosę wam kimchi. Nie nagrałam ci głowę. Ja nie, ja dziękuję.
A próbujemy? Nie jadłeś kiedyś kimchi? Nie. Nie jadłeś kimchi, serio? No nie jadłem, ja jestem prosty chłopak z Gliwic. Tylko kabanosy i schabowe. Ładnie. I kluska i ta rolada. Przepraszam, jeszcze smash burgery. I smash burger. I kluska z roladą. Ja spoko. Nie jestem fanką. No nie wiem. No myślę, że taki idealny podkładzik. No dla mnie będzie idealnie. No? Pamiętasz, kiedy jeździliśmy na tym, czy nie? Czy byłem gdzieś? Nie nagrywaj tego. Nie, no możesz nagrywać. Dostałem wezwanie z komisariatu. Dostałem wezwanie komisariatu policji, że 4 marca o 13:45 było popełnione jakieś wykroczenie. Ja sobie nic nie przypominam. Nie chciałeś gdzieś BMW? A tego się trzymam. Teraz jeździłem, ale czy to był... Nie, no właśnie nie będę, jaki to był dzień, ale ja sobie nie umiem nic przypomnieć, nie? Totalnie nie umiem sobie przypomnieć, co się stało. 4 marca? Kwietnia, przepraszam. Co to będzie, Wojtas? Klasyczny makaron z kurczakiem. Taki najbardziej klasyczny, jak u każdego chiniola. Ja mówię, że tutaj cały czas ktoś przychodzi, a ja tak randomowo sobie wziąłem dzisiaj ten aparat. Mówię, a coś ponagrywam. Content sam się robi. No i dobra. Wszyscy jedzą z jednego talerza. Ale z różnymi sztućcami. To ważne. Byłam w międzyczasie odebrać tego pana. Co pan je tam dobrego? Proszę nam pokazać. Nie patrz. Nie ma. Witek mówi, nie patrz się. I w ogóle z newsów takich to fajnie, bo Witek dostał się do przedszkola tam, gdzie Julek. W sumie to nie był nasz pierwszy, jakby pierwszy wybór przedszkola, no ale że się dostał do państwowego, to się cieszymy. Też za jednym razem będziemy ich, że tak powiem, zawozić i odbierać. Może niekoniecznie, bo Julek już chodzi na jakieś tam dodatkowe zajęcia. Mamy menu. Możemy otwierać. Drzwi otwarte, proszę bardzo. Menu wydrukowane w całe 3,5 minuty. Nawet nie musiałem danych do faktury mówić, bo pan po prostu widział logo i wiedział, komu wystawić fakturę. Menu na szybę wydrukowane. Możemy sobie przykleić. I menu do ludzkich rąk. To jest menu tymczasowe, testowe. Czyli będziemy testować tą wkładkę, która tutaj jest. Będziemy sprawdzać, czy wszystko się dobrze sprawdza, czy ludzie są z tego zadowoleni, czy wolą jakieś inne smaki, czy bardziej na ostro, czy bardziej, może jeszcze bardziej na pikantno, a może w ogóle łagodnie. Mamy sporo różnych napojów. Czy napoi? No. Nie wiem. Pić. No. Możesz u nas dobrze napić. Mamy sporo różnych napojów, mamy też swoje bubble tea, które robimy na bazie czarnej herbaty. Zaparzyliśmy 10 litrów czarnej herbaty na dzisiaj, więc będziemy wszystkich częstować. Śmiało, wpadajcie, jemy. To się ułożyło. Dawid zrobił kebaba. Tylko po koreańsku. Czekaj, nie ruszaj mnie. Kebaba po koreańsku. Dawid zrobił nam takie burrito na pół. Miało być na pół. Na pół. Na pół ja i pół ja. Nie ma, no naprawdę, nie jadłem śniadania w ogóle dzisiaj. Dobra, ja jadłam kanapkę. A ja nic. Robię tu od 8 rano, a jest 13. Od 8:30, nie kłam. I to jest mój pierwszy posiłek. Bardzo dobry, bardzo to dobry jest. Ryż, a to można tak nazwać, że burrito, no bo... Koreańskie burrito. Koreańskie burrito w ogóle. Jak to brzmi. Ale ta wołowinka. A to jest dopiero przepis, który się dopracowywuje. No. Co? Dobre. W burgerach to tylko jem nasze smasze, które są, wiecie, te mięso jest takie cieniutkie i nie jest go tam jakby za dużo, że tak go nie czuć. A tutaj robią wołowinę, kaczkę, ja to wszystko jem. To jest niesamowite, co? Bardzo. Niesamowite. Ja jem jeszcze, więc... Dla mnie to też jest niesamowite. A to jest ruda. To takie wejście. To jest właśnie ona, 100% ona. Wykrzyczone. Swoje... Kupiłem za 10 zł dom, wycieraczkę wczoraj. Zabrałem ją, z rąk wyrwałem babce, bo... Ale że jest taka fajna? Nie, że po prostu kupiłem ją, gościu siedział za mną, mówił, że takie wycieraczki są, a ta babka mówi, temu panu to swoją oddałam, bo do domu chciałam wziąć. Z całą przyjemnością możecie wycierać w nią buty. 10 zł. Co chcesz? Chciałbym mojego pana operatora. A, panie operatorze! Panie operatorze! Czekajcie, idę znaleźć Google. On poszedł. Za mało kamer na kuchni. A co robi Dawid?
koreańskie burrito. Na pół. Nie, no chyba dwa zrobimy jeszcze. Nie wiecie, ale Wojtas to jest mistrz kebaba. Tak. Czyli czekamy na haps kebaba? Tak, haps kebab, no. O Jezu, mój mąż to by był w niebo wzięty. Haps kebab? Czego jeszcze brakuje? Pizza. Nie wiem, czy w ogóle nie, pizza jest dobra. Sam haps. Pizza jest dobra. Ostatnio mi ktoś powiedział, że te, że siłownia. Haps power gym. No chodź. Mogę rękami? Dobra, zróbmy to bubble tea, to wam pokażę, chodźcie. To będzie tylko na Twitch, to mam to chętę. Żeby skręczyć, to ewentualnie można skręcić dwa te unibro. Ja tylko myślałem, żeby przepić, żeby złapać też na piąty poziom, żeby ewentualnie... Dobra, to ja jeszcze raz pokażę, jak się robi bubble tea, a za chwilę to burrito, burrito. To... Ja myślę, że z tego fajną rolkę można było zrobić. Patrzcie, jak on to zwija. Aha. Widać, że nieraz zwijał. Tak, to nie jedno. Łapa do kręcenia. Pokaż je. Proszę, no normalnie takie proste. Prosty chłopak. Tak, prosty chłopak zawsze. Koreańskie burrito. Chyba tak. Dlaczego tego nie nagrałam? Meksykańskie bukaty. To bukaty burrito. Burrito. To, mamy tutaj przed nami koreańskie burrito. To piękny domowy lawasz, do tego wołowina bulgogi, kimchi, ogórek z gruszką marynowany w occie ryżowym i oleju spalonego sezamu i do tego ryż. Odkrycie chyba dzisiejszego dnia. No na pewno, bo jeszcze w życiu tego nie jedliśmy ani nie robiliśmy. To najfajniejsze, że w ogóle nie mamy tego w menu, no, ale od tego zaczynamy, nie? Więc co? Wołowina bulgogi to jest, tak? Mhm. No, robi robotę. To jest na pół? To jest na pół. U mnie też to jest na pół. Ja lubię w ogóle burrito, bo ono jest takie nabite. Kebab na przykład nie ma ryżu, a w burrito jest ten ryż. To jest fajne takie, że on jest soczysty. Ten lawasz też jest inny. Nasiągnięty, fajnie zbity, nie? To prawda, byliśmy teraz w weekend w meksykańskiej i Wojtek jadł burrito. Oficjalnie. Otworzyliśmy, oficjalnie pierwszy klient już jest. To ja otwieram piwo z tej okazji. Oczywiście bezalkoholowe. Nie no, poważnie. Old Jamaica. To jest takie mocno azjatyckie piwo. Old Jamaica się nazywa. To jest dzielnica Korei, Hongkongu i Wietnamu. Nie, po pół. Idę też. Mam, no. Więc musimy spróbować Ginger Beer Original. No, może nie coś na Messengerze, no. Zdrówka. Lodówka się jeszcze nie schodziła, ale jest fajne, fajne. Za sukces. Bardzo pyszne, bardzo. Bierzecie do domu? Tak, nie zjadłam. Za duże porcje. Nie do zjedzenia. Na dwa dni, naprawdę, no. To dobrze. Dobrze. Serdecznie polecam, gdyby nie wyszło. Przestałam kręcić, jak koleżanka tu skończyła mówić. Patrzcie, Paweł oddawał szpik dzisiaj. Oddawałem szpik, zachęcam was wszystkich do oddawania szpiku. Ale to wiesz, rejestrujcie się na DKMS, być może komuś uratujecie życie i pomożecie. Właśnie uratowałeś komuś? Dokładnie. Ja też, ale do nas nigdy no, nic no nas nie... też. Mój kuzyn był chory i ja na przykład nie miałem z nim mecza. Nie? I no. Tutaj masz taką dziureczkę jedną, masz taką drugą dziureczkę i sobie tak leżysz przez 5 godzin. Marcelo, ocenisz konto Wojtka? Oceń konto Wojtka. Oceń konto Wojtka w Brawl Stars. Czy ty grasz w grę, którą gra Marcelo? Nie, to on gra w grę, którą gram ja. Aha. Nie, to na odwrót. On był pierwszy. To on jest streamerem. To on jest streamerem, youtuberem z Brawl Stars, a nie ty. Jakieś darmowe te. No, muszę zbierać. Patrz, jak zmieniam. Ja robię... on wydał na to pieniądze. Co? Ile? Powiedz ci, ile wydał na to pieniędzy? Bo ja patrzę, no kurde, przecież on ma... Ty masz plusa. Wojtek, ile na to wydałeś pieniędzy? Powiedz cioci, ile wydał na to pieniędzy? No właśnie tak... chyba 30 zł. Nie liczę? No dobrze. Że Paweł, no Paweł tam odrobi w naturze. Nie wiem, czy ci Wojtek mówił, ale był wczoraj... Ja jestem Wojtek. No, ale ten drugi. No, no co? Chwila spokoju, ja słuchajcie, jestem zwolenniczką zup każdego rodzaju. Z rana zjadłam sobie zupę kimchi, a teraz zjadłam tom yama i po prostu nie mogę się doczekać, bo mam takie...
No, więc ja wiem, że ona jest dobra, bo już ją jadłam niejednokrotnie, także jak będziecie tutaj, to koniecznie serio spróbujcie sobie zupę. My już całą bandą wróciliśmy do domu i będziemy się teraz bawić. W ogóle chciałabym wam powiedzieć odnośnie naszego osiedla, bo dużo osób, tak pamiętam, kiedyś pisało: o Boże, tak mieszkacie w takim segmencie i w ogóle, to powiem wam, bo teraz akurat podjechaliśmy do domu i już była masa dzieci, że to jest mega, mega fajne, bo te dzieci się razem bawią, cały czas biegają po ulicy, prawda Julek? Masz tyle kolegów i w ogóle patrzysz do siebie do ogródka, to nagle dziesiątka dzieci, nie? Więc jest fajnie. Dobra, ale my wam bardzo dziękujemy za oglądanie tego odcinka, a my bierzemy się za... za pracę. Za pracę? Julek? Co? Czy te nożyczki są dla dzieci? Tak. Okej.